Jest akt oskarżenia przeciwko trzem lekarzom ze szpitala powiatowego w Pszczynie. Poinformowała o tym prokuratura regionalna w Katowicach. Śledczy zarzucają lekarzom popełnienie błędu medycznego, w wyniku którego zmarła ciężarna 30-letnia Izabela. Tragedia wywołała falę protestów przeciwko zaostrzeniu prawa antyaborcyjnego. Dwóm oskarżonym prokurator zarzuca narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a trzeciemu czynu poszerzonego o skutek nieumyślnego spowodowania śmierci pacjentki. Dzisiaj prokuratura regionalna w Katowicach skierowała akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Pszczynie. Oskarżeni nie przyznają się do zarzutów. Dwóch złożyło obszerne wyjaśnienia, trzeci konsekwentnie odmawia. W 2021 roku 30-letnia Izabela zgłosiła się do szpitala w Pszczynie z powodu przedwczesnego odejścia wód płodowych. W SMS-ach wysyłanych do rodziny pisała, że lekarze wiedzą, że jej dziecko nie przeżyje, ale nie decydują się na przerwanie ciąży. Ignorowano rozwijający się stan zapalny. Po śmierci kobiety przez kraj przetoczyła się fala protestów przeciwko surowemu prawu antyaborcyjnemu.